Ponieważ mamy się dobrze bawić, a ja wierzę w pozytywną motywację, polecam też zaopatrzyć się w miseczkę pełną pokrojonego na kawałki jakiegoś fajnego owocka, albo serca i wątróbki Waszego głównego wroga, odrobina pieprzu i soli, i voila! Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women! Podobno są tacy, co to potrafią po prostu usiąść ze swoją książką w głowie i z palca napisać w miarę dobre streszczenie. Wiecie, ci sami, którzy bez problemu tresują jednorożce, ale dla większości z nas jest to raczej trudne. Mieliśmy już na tym kanale jeden film poświęcony temu, jak napisać streszczenie. Było tam dużo ogólnych rad i zasad pisania takiego streszczenia, na przykład jakim językiem pisać, jak długie powinno być streszczenie, czy należy zdradzać zakończenie, czy nie. Więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to koniecznie to nadróbcie, klikając sobie o tu. Jak wspomniałam w poprzednim filmie, nie jestem żadnym certyfikowanym autorytetem, więc jeśli szukacie kogoś, kto ma papier, to trafiliście w złe miejsce. Chyba że papier do drukarki, bo tego mi jeszcze trochę zostało, chociaż nie za dużo. Zawsze mam tylko jakieś takie nędzne końcówki papierów do drukarki z jakiegoś powodu, nawet jak kupię nową ryzę. Więc właściwie to nawet mogę sobie druknąć na szybko jakiś certyfikat, jak bardzo Wam na tym zależy. Ale tak serio, to na tym kanale po prostu dzielę się z wami metodami, które sama uznałam za przydatne, kiedy przygotowywałam streszczenie książki, nad którą akurat pracuję, bo kto z nas w wolnych chwilach nie pisze jakiejś książki, albo chociaż malutkiego opowiadania. Więc w tym filmie mówię raczej jak, wiecie, taka koleżanka, pisarka ze swoimi przyjaciółmi, rozmawiamy sobie, porównujemy swoje metody, także liczę na to, że jeśli macie jakieś sprawdzone metody, to, że podzielicie się nimi w komentarzach, żebym ja też mogła trochę skorzystać z tego filmu. Dzisiaj opowiadam Powiem wam o mechanicznym sposobie wybierania tego, co w streszczeniu powinno się znaleźć. Możecie spojrzeć na to, jak, swe, jak na swego rodzaju algorytm pisania streszczenia. Czy wam on pomoże, czy nie, no to tego nie wiem. Zależy od tego, jaką książkę piszecie też w dużej mierze, bo jeśli jest to jakieś grubaśne, to miszcze z 20 głównymi bohaterami, no to umówmy się. Jakiej metody nie wybierzecie i tak nie będzie łatwo. Ale ta metoda, o której będziemy sobie mówić dzisiaj, to na pewno jest to po prostu bardzo fajna zabawa, która pomoże wam lepiej zrozumieć swoją książkę, więc tak czy tak polecam spróbować choćby dla czystej przyjemności. Metoda, której będziemy dzisiaj próbować, bazuje na połączeniu rad Harego Bingama z metodą opisaną przez Glena Stratego, którą trochę zmodyfikowałam na własne potrzeby. Metoda Glena mocno bazuje na tworzeniu powieści na podstawie Dramatica Fiori, co może być konfudujące dla kogoś, kto nigdy o niej nie słyszał, dla kogoś, kto tworzył swój plan wydarzeń tworzy na bazie innego schematu, albo dla kogoś, kto w ogóle nie pisał na podstawie żadnego planu wydarzeń. Do tego zawiera ona aż 7 kroków. Moim zdaniem, przynajmniej kiedy pisałam swoje streszczenie, 5 kroków, o których będziemy sobie mówić, to aż nadto, żeby zanalizować swoją powieść zarówno pod kątem wydarzeń, jak i strony emocjonalnej. I tak dostajemy mnóstwo materiału, który musimy, potem opisać, a im więcej go mamy, tym trudniej zmieścić się w limicie jednej strony. Czemu w limicie? O tym możecie posłuchać w tym odcinku, który już wcześniej Wam polecałem. Dodawanie kolejnych aspektów tylko zaciemnia całą sprawę, zamiast ją ułatwiać. Dlatego wydaje mi się, że kroki, które wybrałam stanowią taki złoty środek między tym, co jest niezbędne, żeby nasze streszczenie miało sens i głębie, a ilością materiału. Dodaliśmy też sobie trochę kolorków, żeby w ostatnim kroku mieć nad wszystkim lepszą kontrolę i do samego końca wiedzieć, która karta tyczy się którego aspektu naszej powieści. I wcale nie dlatego, że jestem kolorfreakiem i po prostu uwielbiam wszystko oznaczać Kolorami I lubię mieć takie segregatory z zakładkami, i agrafki. Kotnie ani to się nie nazywa agrafki, no wiecie, to takie coś co się tak wsuwa na takie kartki. I w ogóle ogólnie artykuły papiernicze y, bardzo lubię i mam ich zdecydowanie więcej niż jest mi to potrzebne, zwłaszcza odkąd przestałam chodzić do szkoły. Każda wymówka jest dobra, żeby użyć kolorków. W każdym razie, do tego wszystkiego zapewnimy sobie też odpowiednią pozytywną motywację, ale jeśli macie ochotę przeczytać oryginalny artykuł i przeanalizować sobie swoją powieść jeszcze dogłębniej, albo ciekawi Was po prostu Dramatica Fiori, to umieszczę w opisie filmu linki do obu artykułów. Jak mówiłam w poprzednim filmie, dobre streszczenie składa się z dwóch warstw, czyli z wydarzeń oraz z przeżyć wewnętrznych bohaterów. Spróbujemy teraz zidentyfikować sobie te elementy naszej powieści, które mają istotny wpływ na rozwój fabuły i zakończenie. Zaczniemy sobie od pierwszej warstwy, czyli od wydarzeń. Henry Bingham napisał w swoim artykule bardzo fajną rzecz, z którą się w pełni zgadzam. Jeśli zaczniecie swoje streszczenie od tego, że zaczniecie je po prostu pisać z palca, to będzie wam bardzo trudno zdecydować, co jest ważne i co należy zostawić, a co jest fajne, ale nie jest niezbędne dla waszej powieści. Dlatego trzeba oszukać swój mózg i zacząć pisać scenariusz od kompletnie drugiej strony. Czyli w pierwszym kroku spróbujemy zanalizować naszą książkę pod kątem jej struktury. Wybierzemy strukturalnie istotne wydarzenia i dopiero potem spróbujemy je opisać i ewentualnie będziemy je rozbudowywać, jeśli będzie to niezbędne. Ale zanim przejdziemy do konkretów, złóżcie ofiarę wydawniczym bóstwom dając komentarz i subskrybując ten kanał. Dzięki temu na pewno spojrzą na Was łaskawszym okiem, że nie wspomnę o Patronite. Chyba, że tym stwierdzeniem, w którym właśnie o nim wspomniałam. Wtedy to tak. Słowa nie oddadzą tej grozy. No chyba, że te. Te, które właśnie wypowiadam. Tak, te oddają. Ale wszystkie inne, ani trochę. Krok pierwszy. Dobrze, przechodzimy do pierwszego kroku, czyli skupiamy się na wydarzeniach. W trakcie całej naszej zabawy będziecie potrzebowali małych karteczek oznaczonych kolorami. Możecie je zrobić sami, wystarczą do tego flamastry i nożyczki no coś, wymyślicie, wierzę w Was. A patroni kanału mają troszeczkę łatwiej, bo gotowe karty i skróconą listę pytań znajdą na moim patronajcie. Nie wiem jak wam, ale mi zawsze sprawia przyjemność korzystanie z takich specjalnych materiałów do robienia rzeczy, więc możecie je sobie tam znaleźć. Ale jak mówiłam, zwykłe karteczki w żaden sposób nie ograniczą wam zabawy, nie ograniczą waszej wyobraźni, także śmiało. Tylko nie zapomnijcie wtedy napisać na tych kartkach odpowiednich numerków, bo inaczej wszystko się wam potem na końcu pomiesza i będziecie musieli robić od początku. Możecie też pisać na komputerze, ale streszczenie ma być jak najkrótsze, więc z piórem w ręku i taką małą karteczką to łatwiej się jest jakby to powiedzieć, streszczać. Jednym słowem każde słowo jest cenne. Na komputerze to można popłynąć. Ponieważ mamy się dobrze bawić, a ja wierzę w pozytywną motywację, polecam też zaopatrzyć się w miseczkę pełną pokrojonego na kawałki jakiegoś fajnego owocka albo serca i wątróbki waszego głównego wroga. Odrobina pieprzu i soli i voila. Moim zdaniem jest to niezbędny element przygotowywania dobrego streszczenia. Byle nie słodycze. Od słodyczy czerwie robią się grube i nie mieszczą się już w tunelach, które wydrążyły, wydrążyły sobie kiedyś pod piaskiem. I to ryzyko tyczy się również naszych małych kochanych czerwiątek, więc wybieramy tylko zdrowe i niskokaloryczne przekąski. Tak czasem nie mieszczą się też w kadrze, ale to jeszcze nie jest teraz, i ja protestuję przeciwko traumatyzowaniu czerwi znajdujących się na planie. Dobrze zaczynamy od kart niebieskich. Jak widzicie albo i nie widzicie, ale chyba wam spróbuję pokazać na ekranie, mamy ich 5 ponumerowanych od 1 do 5. Na karcie numer 1 zapiszcie, jaki jest świat zastany w Waszej powieści. Jaki jest jego status quo? Innymi słowy, jakie jest normalne życie bohatera, które za chwilę zostanie przerwane przez, no cóż, akcję waszej książki? Zarówno w tym, jak i we wszystkich przypadkach starajcie się odpowiadać jak najkrócej, jednym, góra, dwoma zdaniami, stosując wszystkie reguły, które poznaliśmy sobie w poprzednim filmie. Czyli na przykład w tym wypadku napisz, wystarczy, że napiszecie coś w stylu: Eragon wiedzie nudne życie na małej farmie w odległych krańcach imperium. Jego matka umiera przy porodzie, zostawiając go pod opieką zgryźliwego wuja. Na karcie numer dwa zapiszcie, jakie jest wydarzenie inicjujące, czyli wprawiające w ruch wszystkie inne wydarzenia w Waszej książce. Na przykład Eragon znajduje w górach tajemnicze jajo albo Hagrid zdradza haremu, że ten jest czarodziejem. Na karcie numer trzy wypiszcie tylko te absolutnie niezbędne wydarzenia, które popychają fabułę do przodu. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wybrać tylko te najważniejsze, to znów obejrzyjcie poprzedni film. Ja wiem, że cały czas was do niego odsyłam, ale naprawdę nie ma sensu tłumaczyć dwa razy tego samego. Oczywiście ten punkt, czyli zawartość tej karteczki yy, będzie najdłuższa z wszystkich, ale postarajcie się wybrać wyłącznie te wydarzenia, bez których rozwój fabuły byłby niezrozumiały. Teraz przechodzimy do karty numer 4. Napiszcie na niej, co jest punktem krytycznym w waszej powieści. Mówiąc punkt. Mówiąc punkt krytyczny, mam na myśli to, co w angielskiej terminologii nazywa się the crisis, czyli moment gdzieś w trzech czwartych powieści, kiedy bohater jest w najgorszej możliwej sytuacji zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Musi podjąć ostateczną decyzję. Teraz albo nigdy. Musi zebrać wszystkie siły, wszystkie umiejętności i odwagę, żeby w ostatnim rzucie sił pokonać zdawałoby się niepokonywalne przeszkody i osiągnąć końcowy cel. I osiągnąć końcowy cel. W Harym i Kamieniu Filozoficznym, na przykład punktem krytycznym, będzie moment, w którym Harry podejmuje decyzję o przejściu przez klapę w podłodze, żeby powstrzymać Snape'a, jak mu się wtedy wydaje, przed zdobyciem Kamienia Filozoficznego. Karta piąta to punkt kulminacyjny i rozwiązanie akcji. Na tej karcie opiszcie krótko, w jaki sposób Wasz bohater osiąga swój cel albo ponosi epicką porażkę i jakie to ma konsekwencje. Super! Udało się nam wybrać najważniejsze wydarzenia w Waszej powieści. Ten sukces zasłużył na pierwszy kawałek owocka. Zjedzcie go ze smakiem i pogratulujcie sobie dobrej roboty. Zanim przejdziemy dalej, wróćcie jeszcze raz do trzeciej karty i zastanówcie się, czy możecie wykreślić stamtąd przynajmniej jedno wydarzenie bez szkody dla zrazu zrozumiałości fabuły. Albo czy możecie opisać parę wydarzeń bardziej skrótowo, na przykład jednym zdaniem wyciągając z nich esencję. Jeśli się udało, gratulacje, zasłużyliście na kolejny kawałek waszej pyszności. Ale tylko jeden kawałek, nie zjadamy wszystkiego naraz. Krok drugi. No ja pokazałam cztery, ale... Krok drugi pokazany dwa razy. Właściwie to najgorsze już z głowy. Ale jak mówiłam, wydarzenia to nie wszystko, co składa się na dobrą powieść i streszczenie. Dlatego właśnie przechodzimy do kroku drugiego, czyli badamy łuk charakterologiczny naszego głównego bohatera. Jednym słowem, jak nasz bohater rozwinął się na przestrzeni powieści? Tym razem musimy odpowiedzieć tylko na cztery pytania i używamy do tego kart zielonych. Na drugiej karcie, tak zaczynamy od drugiej karty, czyli karty z numerem 2. Napiszcie, jaki wasz bohater jest na początku powieści, w co wierzy, jakie ma podejście do życia. Jak zawsze ma być bardzo krótko i na temat. Na przykład Bilbo jest statecznym hobbitem, który kocha wygody i nie cierpi przygód. Tak, zaczynamy od drugiej karty, nic się nie pomieszało. Spokojnie. W tym zestawie nie ma kart z numerem 1, zaczynamy od dwójki i dochodzimy do 2, 3, 4, 5, do piątki. Na trzeciej karcie napiszcie, co zmusza albo próbuje zmusić waszego bohatera do tego, żeby się zmienił. Przechodzimy do czwartej karty. Tutaj zastanówcie się, czy wasz bohater faktycznie się zmienia, jak to się przejawia, jeśli tak jest, czy robi coś, co, o co wcześniej sam by się nie podejrzewał, może odkrywa, że zmieniają się jego poglądy, a może wręcz przeciwnie, nic nie jest w stanie zmienić jego spojrzenia na świat. Jeśli tak, to też to zapiszcie. Przy ostatniej karcie natomiast zastanówcie się, czy wasz bohater słusznie się zmienił i czy mu się to opłaciło. Krok trzeci. Gratulacje, ukończyliśmy właśnie drugi krok. Zdecydowanie zasłużyliście sobie na kolejny kawałek owocka. Wiemy już, jak na przestrzeni książki zmieniał się nasz główny bohater, czas zająć się teraz jego relacjami z innymi bohaterami. W trzecim kroku, pomarańczowym, zajmiemy się bohaterami, którzy mają istotny wpływ na rozwój głównego bohatera. Zwykle są to osoby, które mają zupełnie inny charakter, światopogląd albo spojrzenie na jakąś sprawę zupełnie inne niż nasz główny bohater. Na przykład w Drodze Królów yy, Brandona Sandersona istotą, która ma bardzo duży wpływ na Kaladina, jest syl, której udaje się rozbudzić w nim z powrotem nadzieję i wolę walki. Pogodna sylfrena, pełna zapalczywości, nadziei, ale też takiej dzie dziecięcej naiwności, jest zupełnym przeciwieństwem ponurego, zmęczonego i doświadczonego przez los Kaladina. Jeśli jesteście całkowicie pewni, że taka postać nie występuje w Waszej książce, możecie pominąć ten krok. Jednak w większości ciekawych powieści ktoś taki się pojawia, bo tworzy to ciekawą dynamikę między bohaterami, więc jest szansa, że i u Was ktoś taki jest. A jeśli nie ma, to może warto się ostatni raz zastanowić, czy ktoś taki by się jednak nie przydał. Jak zawsze mamy do rozważenia cztery pytania, na które odpowiedzi zapisujemy na kolejnych kartach. Po pierwsze, kiedy taka postać pojawia się w Waszej powieści? W jaki sposób różni się od głównego bohatera? Napiszcie to na karcie z numerem 2. Po drugie, w jaki sposób ta postać wpływa na głównego bohatera? Napiszcie to na karcie z numerem 3. Po trzecie, musimy rozważyć też to, co dzieje się z ową postacią, bo zazwyczaj, jeśli na końcu książki główny bohater się zmienia, to owa postać o przeciwnym podejściu do życia zostaje przy swoim. I odwrotnie, jeśli główny bohater twardo obstaje przy swoim zdaniu, to zwykle okazuje się, że to ta druga postać musi się zmienić. Jedno z nich wpływa na drugie i zmusza go do zmiany. Ale czasem każdy z, z nich zmienia się tylko trochę, żeby osiągnąć swego rodzaju kompromis. Zastanówcie się, jak jest u was. Napiszcie to na karcie z numerem 4. Po czwarte i ostatnie w tym kroku: czy na końcu książki bohater jest w lepszej czy gorszej sytuacji niż na początku? Jak pewnie się domyślacie, musicie to napisać na karcie z numerem 5. Wraz z postawieniem ostatniej kropki, macie oczywiście pełne prawo pogratulować sobie dobrej roboty i uczcić to kolejną przekąską. Krok czwarty. Czas na krok czwarty, czyli ostatni. W tym kroku musicie się zastanowić, z jakim bohaterem Wasz główny bohater jest najbardziej związany. Najczęściej będzie to albo relacja romantyczna, albo relacja mistrz uczeń, ale może to być też relacja na przykład pomiędzy dwoma przyjaciółmi. Może się też zdarzyć, że będą to te same postacie, co w poprzednim kroku. Jeśli tak, to nawet lepiej, bo prościej będzie napisać streszczenie, ale tak czy tak wypełnijcie karty z tego kroku. W trzecim kroku badaliśmy, w jaki sposób tamten bohater wpływał na zmianę głównego bohatera. Teraz skupimy się na innym aspekcie. Czyli na tym, jaką relację ma dynamika na przestrzeni powieści, ma dynamika w sensie między tymi dwoma postaciami. Tym razem zapisujemy fioletowe karty, czy też w kolorze fuksji, jeszcze w sumie nie jestem całkiem pewna, jak będą wyglądały, nie ma to większego znaczenia. Te co tak są mniej więcej fioletowe. Pierwsze pytanie, ono jak zawsze się tyczy początku książki, czyli jak relacja między tymi dwoma bohaterami wyglądała na samym początku powieści. Jak zawsze, odpowiedź piszemy na karcie z numerem 2. Aha, może to być albo początek ich relacji, ten, który jest opisany w książce, albo relacja, którą mieli przed wydarzeniami powieści. Jeśli te postacie wiecie, że znały się wcześniej i to, co było wcześniej, tuż przed tym, zanim powie powieść się zaczęła, jest bardzo istotne. Pytanie drugie: w jaki sposób ta relacja się rozwija? Czy jej siła jest w jakikolwiek sposób testowana? Może musi przejść jakąś próbę albo jakieś próby? Ta odpowiedź ląduje na karcie z numerem 3. Pytanie trzecie. Jaki jest punkt kulminacyjny, czyli przełom w rozwoju tej relacji? To oczywiście powinno znaleźć się na czwartej karcie. Na ostatniej karcie natomiast ląduje pytanie czwarte, które, jak się na pewno domyślacie, tyczy się dla odmiany końca powieści, czyli jak ta relacja jak? jak czyli jaka ta relacja jest pod koniec powieści i w jaki sposób się zmieniła? Jeśli udało Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania, czas na kolejnego triumfalnego owocka. Ja nie wiem, dlaczego nie mam tutaj y, jakiejś, właśnie też takiej miseczki z przekąskami. I za każdym razem, jak mówię, że wolno Wam zjeść owocka, to ja powinna mieć owocka, ale znowu by na mnie krzyczeli, że mam jedzenie na planie. Strasznie bezsensowna robota być takim youtuberem. I można się nawet dobrze najeść. Dobrze, jeśli zrobiliście wszystko zgodnie z planem, to macie teraz przed sobą 100 zapisanych różnokolorowych karteczek. Teraz należy je pogrupować. Ustawcie obok siebie wszystkie dwójki, osobno trójki, czwórki i piątki. A na samym początku oczywiście tę jedną samotną jedynkę. Te grupy reprezentują pięć części waszej powieści. Każda część poza tą reprezentowaną przez jedynkę, czyli status quo, jest opisana zarówno jeśli chodzi o wydarzenia, ale też rozwój głównej postaci i jej relacje z najważniejszymi bohaterami. Czyli uwzględniliśmy tu najważniejsze rzeczy z obu warstw streszczenia, co jak pamiętacie jest oczywiście bardzo ważne. Grupa pierwsza i druga powinny nam stworzyć fajny akapit, w którym opisujemy, jak zaczyna się nasza powieść, jak wygląda świat i jaki jest nasz główny bohater na początku powieści oraz to, co takiego się dzieje, że wciąga go w wir wydarzeń. Grupa numer 3 opisuje bebechy książki, czyli jak to się stało, że od wydarzenia inicjującego dotarliśmy do punktu krytycznego. Grupa numer 4 to oczywiście punkt krytyczny, a grupa piąta to punkt kulminacyjny i rozwiązanie akcji. I ta grupa piąta pokazuje też, jak nasz bohater zmienił się na przestrzeni fabuły. Teraz pozostaje nam tylko skleić to wszystko razem za pomocą waszego pisarskiego talentu. I tu znów wracamy do Henry'ego Bingama, który zaleca, żeby na opis wydarzeń, czyli w naszym przypadku karty oznaczone kolorem niebieskim, poświęcić około 300 słów. W tym na development, czyli wydarzenia z grupy trzeciej, 40 do 50% z nich, czyli 120 do 150 słów. Tak, to będzie trudne. Może się nawet okazać, że będziecie musieli wykreślić parę wydarzeń prawdopodobnie z drugiej grupy. Pytanie brzmi, czy te rzeczy są z drugiej, z trzeciej, no z tej wiecie, gdzie są te takie wydarzenia między wydarzeniem inicjującym a y, kryzysem. Ale pytanie brzmi, czy te rzeczy są absolutnie niezbędne do tego, by fabuła była zrozumiała i by zakończenie miało sens. Jeśli nie, no to niestety należy je wyrzucić. Na warstwę emocjonalną natomiast, czyli wszystkie pozostałe kolory, radzi użyć około 200 słów. W ten sposób powinniśmy się zmieścić ze wszystkimi rzeczami na jednej stronie A4. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym jak oszczędzać na słowach i jak zdecydować co zostawić, a co wyrzucić, polecam mój poprzedni film o pisaniu streszczenia. Why are you me this? Because I want you to believe. In me. Jak już mówiłam, tam omawialiśmy to wszystko w większych szczegółach. Oczywiście ten sposób przygotowywania scenariusza nie będzie pasował do każdej książki i nie będzie pomagał każdemu pisarzowi. Jeśli wasza książka jest zbudowana w jakiś niestandardowy sposób, jest bardziej artystyczna, a mniej komercyjna. Czy moja, zno... Dawno nie uderzałam w słomkę, w związku z czym dzisiaj muszę sobie chyba odbić wszystkie te filmy, kiedy ani razu nie zahaczyłam na słomkę. Jeśli Wasza książka jest bardziej artystyczna, a mniej komercyjna, to może się okazać, że niektóre karty znajdują się w niewłaściwych miejscach i ten podział nie do końca działa. Niektórzy z Was mogą poczuć ulgę, że jest jakaś konkretna metoda decydująca za was co napisać, inni poczują się ograniczeni przez wszystkie wymagania i konkretne ilości słów. Dlatego najważniejszym przesłaniem tego odcinka jest: zrób to, co działa dla Ciebie, bylebyś zmieścił się na jednej stronie i spełnił wszystkie wymagania, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, a i żebyś poza wszystkimi suchymi wydarzeniami umieścił tam też warstwę emocjonalną. I przede wszystkim nie śpiesz się! Daj gotowemu streszczeniu odpocząć tydzień czy dwa. Spójrz na nie świeżym okiem, pokaż paru osobom, zanim uznasz, że na pewno jest skończone. Mam nadzieję, że ten odcinek był. Pomocny. Jeśli nie był pomocny, to chociaż był ciekawy i coś sobie z niego wyciągnęliście. Prosiliście na Discordzie o, o jakiś znowu odcinek, taki trochę bardziej odnośnie pisania książek, więc odcinek jest. Zresztą obiecywałam go Wam już dawno w poprzednim filmie, więc uznałam, że muszę się wywiązać z moich obietnic. Także mam nadzieję, że Wam się przyda i że sobie choćby dla zabawy spróbujecie. Jeśli to zrobiliście, dajcie znać, jak Wam poszło. I czy Wam to pomogło, czy właśnie wręcz przeciwnie pokręciły wam się wszystkie kolory, nie zmieściliście się na żadnej karcie i w ogóle bardziej się sfrustrowaliście, niż napisaliście streszczenie, i głównie to zjedliście wszystkie owoce i to był jedyny plus całej tej zabawy. A i zostawcie jakiś taktyczny komentarz, nawet jak Wam się nie chce pisać o czegokolwiek o scenariuszu, to napiszcie yy, owocek albo wklejcie motkę z jakimś owockiem. Topa! W tym tygodniu szczególne podziękowania będą do Wojciecha Bancera, Kuby, Rałko Fenela, Daniela Michalskiego, Darka Toperza Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy i Aragony. Dziękuję Wam, jesteście naprawdę fantastyczni!